Margaret pokazała się w dość nietypowym wydaniu. Jej twarz przypomina oblicze monstrum z horroru. Co się jej stało? Margaret zadebiutowała w 2013 roku wraz z wydaniem singla Hanky Over Much. Piosenka promowała jej epkę pod tytułem Alinette. Potem piosenkarka zaszczyciła nas jeszcze kilkoma innymi albumami: Add the Blonde 2014, Used the Two of Us 2015, Monkey Business 2017, Gaia Hornby 2019, McGavision 2021 i Gelato 2021. Jej sukcesy przyczyniły się do tego, że artystka trzykrotnie zdecydowała się na udział w preselekcjach do konkursu piosenki Eurowizji, raz w Polsce i dwa razy w Szwecji. Niestety, nie udało się jej wygrać eliminacji. Nie oznacza to jednak, że Margaret nie jest doceniona. Ma tysiące fanów. Na samym Instagramie śledzi ją blisko milion internautów. Ostatnimi czasy gwiazda wprawiła ich w niezłe osłupienie. Margaret dodała na Instagramie nową fotkę, na której jej twarz przypomina oblicze monstrum z najstraszniejszego horroru. Ma ona wyraźnie jaszczurze oblicze, część jej skóry pokrywa makijaż przypominający łuski i zgrubienia. Modyfikacji uległy też dłonie piosenkarki. Skąd ten nietypowy pomysł na transformację? Gwiazda podpisała fotkę kepinkubwitchjaszczurzyca/newpoptown.eu i sołt. Zdjęcie, jak się okazuje, to tylko zapowiedź wywiadu dla redakcji Poptown. Margaret opowiedziała w rozmowie o sytuacjach, gdy czuła się odosobniona. Jak wyjawiła? Do dziś nieraz się tak czuję, odosobniona, redaktor, i myślę, że to uczucie osamotnienia będzie mi towarzyszyć, bo bardziej niż do społeczeństwa wolę przynależeć do siebie. Opowiedziała też o tym, dlaczego postanowiła odpocząć od miasta i wyprowadzić się na prowincję. Na pewno potrzebowałam większego i częstszego kontaktu z naturą. Mieszkanie w lesie podbija kreatywność i zdrowe nawyki, które wypracowałam. Ale dzięki tej wyprowadzce na nowo pokochałam miasto. Aktualnie jestem w harmonii z naturą i miejskim zgiełkiem i zdaje się to idealną opcją. Piosenkarka udzieliła ponadto odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób celebryci mogą wspierać różne społeczności. Po prostu to robić. Każdy sposób jest dobry, jeśli płynie z serca. Ostatnio widziałam Zosię Zborowską, która z banerem o zbieraniu pieniędzy dla kogoś z SMA wskoczyła na czerwony dywan i robiła sobie zdjęcie z paparazzi. Każdy ma swój cel i swój sposób. Mnie jest blisko do wspierania środowiska LGBTQ+, bo wielu moich przyjaciół zmaga się z różnymi konsekwencjami aktualnych, nawołujących do nienawiści zdarzeń, wyznała. Poptown zamieścił na Instagramie filmik z przygotowania do sesji z udziałem blond włosej gwiazdy. Możecie go zobaczyć poniżej. Jak się wam podoba ta metamorfoza? Fani są zachwyceni. W komentarzach pod zdjęciem opublikowanym na profilu Margaret pisali: też jesteśmy pod wrażeniem,